W miniony weekend w Starogardzie Gdańskim odbył się zjazd delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, który był powiązany z obchodami 20-lecia reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim oraz z 17. Krajowym Turniejem Strzeleckim o złoty i srebrne pierścienie Świętej Katarzyny. Uczestnicy zjazdu przemaszerowali ulicami miasta do zakładów farmaceutycznych Polpharma SA, gdzie odbyły się obrady zjazdu. Przypadł mi w udziale w dniu dzisiejszym najważniejszy element związany z historią bractwa, jako jest otwarcie uroczyste 20-lecia reaktywowania Kurkowego Bractwa w Starogardzie Gdańskim, jak i też kolejnego zjazdu delegatów Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Tak się składa, że w jakiś sposób koło historii zatoczyło krąg. Też miałem wielką przyjemność i zaszczyt przewodniczyć temu bractwu w roku 95, kiedy po dwuletniego okresu czasu od momentu reaktywowania bractwa, już starego w roku 95, dnia 29-30 kwietnia, był gospodarzem Krajowego Zjazdu Delegatów Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu dzisiejszym, jak powiedziałem, po raz drugi spotyka mnie ten zaszczyt i dlatego to przyjmuję jako swoistego rodzaju wyzwanie, a jednocześnie wielki zaszczyt i honor. Szanowni siostry, szanowni. Dawno temu, w czasach mojej młodości, kiedy zainteresowałem się dziejami i tradycją Kurkowych Bractw Strzeleckich, nie przypuszczałem, że kiedyś sam będę członkiem tej organizacji i że wspólnie z kolegami ze Starogardzkiego Bractwa będę współtworzył bractwą historię. Kiedy w roku 1993 odtwarzaliśmy w Starogardzie Gdańskim prastare Kurkowe Bractwo Strzeleckie, nie wiedziałem, jakie będą jego losy i czy w ogóle bractwo na trwałe wpisze się w poczet znamienitych i zasłużonych starogardzkich organizacji. Mijały lata, bractwo z każdym rokiem się rozrastało, organizowało coraz więcej imprez i nie tylko strzeleckich, i z każdym rokiem rosła jego ranga w mieście oraz w całym kraju. Dzisiaj, z perspektywy minionych dwóch dekad, które minęły od jego założenia, bez przesady mogę stwierdzić, że starogardzki krajobraz kulturowy byłby bez bractwa znacznie uboższy. Chcę bardzo podziękować za kultywowanie tradycji, za kultywowanie historii, za pokazywanie, że we współczesnym świecie miłość do ojczyzny, miłość do małej swojej ojczyzny, w których to Państwo funkcjonujecie, można nadal pielęgnować i można nadal realizować. Chcę Państwu za to wszystko bardzo, bardzo gorąco podziękować. A także i za to, że działając na polu kultury, na polu kultywowania tradycji, w istocie wielkiego dziedzictwa kulturowego naszego narodu, Państwo nie zapominacie też o innych, o tych, którzy potrzebują takiej pomocy, bo wiem, że podczas wielu imprez, kiedy zbieracie środki finansowe, kiedy angażujecie się w różne akcje charytatywne, zawsze Wam starcza czas, wystarczająco ilość czasu poświęcacie, aby zebrać środki i pomóc innym. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne i odznaczenia. Strzeleckie oko dłoń, to straż, to ojczyzny broń.